Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pierwsza część odcinka nagrywana jest na zewnątrz. Podobno mówią w niektórych rejonach Polski na polu, a u nas się mówi na dworze. Ja jestem poznańską pyrą, wielkopolaninem, chociaż urodzonym w Czarnkowie, a że dzisiaj mam moją niedzielę, bo nie wiem, czy wiecie, że każdy ksiądz ma swoją niedzielę i ona nie przypada w niedzielę. No bo w Dzień Pański no, trzeba służyć parafii, parafianom, wspólnotą, głosić Słowo Boże, no jest się zajętym z tego powodu. Więc każdy ksiądz ma jakiś dzień wolny w ramach tygodnia. W moim przypadku to jest zazwyczaj wtorek, chociaż nie zawsze się to udaje, po porannej mszy świętej mam godziny wolne. Dzisiaj na przykład odwiedziłem rodziców, którym przypada akurat dzisiaj rocznica ślubu. A że moje miasto rodzinne Czarnków jest na skraju Puszczy Noteckiej, to musiałem skorzystać z tej złotej polskiej jesieni i spacerując uwielbiałem Pana Boga w tych widokach, które właśnie teraz oglądacie, a za moment się już przeniosę na plebanie. Tematem odcinka jest między innymi to, że gdyby spotkał mnie Daniel Wachowiak, 25 lat młodszy, to byłbym mocno zaskoczony tą duchową ewolucją, jaka we mnie nastąpiła. Kilka odcinków temu przyznałem się wam, że byłem mocno zaskoczony tym, że mówię tak stricte po katolicku. I ten młodszy Daniel byłby zdziwiony tą drogą duchową, która mnie doprowadziła do tego punktu, w którym jestem i jestem z niego zadowolony. Chociaż bardzo zaskoczony. To znaczy jestem katolikiem, nie betonem, ale przekonanym o tym, iż rzeczywiście najpiękniejszy wyraz chrześcijaństwa jest właśnie w Kościele rzymskokatolickim. I interpretowanie świata, a także Ewangelii przez klucz katolicki to jest coś bardzo pięknego, a jednocześnie coś najgłębszego, co daje Duch Święty komuś, kto jest uczniem Jezusa Chrystusa. Naprawdę tak uważam. I dzisiaj po latach, głosząc Jezusa Chrystusa i ewangelizując, robię to w kluczu katolickim. A odkrywam to i się nad tym zachwycam, dlatego że w jednym z odcinków mówiłem, iż ja rozumiem luteranina, który interpretuje Słowo Boże jako luteranin. Rozumiem zielonoświątkowca, który jako zielonoświątkowiec interpretuje Ewangelię po protestancku. Rozumiem osobę prawosławną, która tym kluczem bada Słowo Boże, ale nie rozumiem, jak wielu, wielu katolików i to nawet wysoko postawionych hierarchów kościelnych interpretuje to, co się dzieje obecnie w cywilizacji i interpretuje tchnienia Ducha Świętego nie na sposób katolicki. Mnie to smuci, nad tym ubolewam i w jednym z filmików wcześniejszych to zasygnalizowałem, iż uważam, że niektórzy wpadli w tę niebezpieczną herezję. No ale ciąg dalszy nastąpi. Uważam, że fałszywy ekumenizm to ten, gdzie katolik nie zna własnej tożsamości albo się jej nawet wstydzi. Fałszywy ekumenizm polega na tym, że ja niejako zrzucam z siebie katolickość, żeby na przykład kogoś nie obrazić moim światopoglądem katolickim, albo być może tak jest, że zrzucam z siebie ten katolicyzm, bo się go wstydzę, bo go nie rozumiem, bo go nie zgłębiłem. W jednym z poprzednich odcinków mówiłem, że katolicyzm jest trudny, to jest droga wyboista. No, gdybym tak nie uważał, że w Kościele rzymskokatolickim najpełniej działa Duch Święty, to włączyłbym w sobie tak zwany synkretyzm. To jest takie pojęcie, które dla tego filmu zwerbalizuję w następujący sposób, że to jest obojętne, w jaki sposób, co będziesz akcentował w chrześcijaństwie. Ważne, żebyś szedł za Panem Jezusem, wierzył w Niego i Go kochał i otwierał się na Ducha Świętego. No ale takie myślenie doprowadziło do tego, że denominacji protestanckich jest mnóstwo. To znaczy, co pastor, to trochę inaczej. I mimo, że wyznają podobne zasady fundamentalne, że należy wierzyć w Jezusa,
że należy podążać za tchnieniem Ducha Świętego, to jednak każdy pastor mówi inaczej. Tak jakby ten Jezus był inny w tym zborze i inny był w tym zborze. I patrząc na Kościół rzymskokatolicki, dlatego się nim coraz bardziej zachwycam. I z biegiem lat dostrzegam to po sobie, że się coraz bardziej w tej katolickości rozkochuję, mimo że naprawdę uważam, że to jest droga trudniejsza niż na przykład protestancka. No ale w moim przekonaniu Duch Święty działa właśnie w Kościele rzymskokatolickim w taki sposób, że nie mamy rozdrobnienia dogmatycznego, że nie mamy 15 doktryn, że inaczej wierzymy nad Odrą, a inaczej wierzymy nad Tybrem, a jeszcze inaczej w Amazonii. Tutaj robię mały przecinek. W wielu moich filmikach wcześniejszych, szczególnie wtedy, kiedy omawiałem te turbulencje, jakie dzieją się w Kościele rzymskokatolickim, między innymi to podawałem jako ważny argument, mówiący o tym, że wiele rzeczy mi się obecnie nie zgadza w Kościele rzymskokatolickim, bo ja nie wierzę, że Duch Święty jest w stanie powiedzieć, iż doktryna w Paryżu będzie inna niż ta, którą wyznają katolicy w Pekinie. To jest dla mnie niemożliwe. To znaczy, że nie wieje Duch Święty, tylko to, jak podpowiada, jest uzależnione na przykład od kodu kulturowego. A na przykład Afryka jeszcze nie dojrzała, żeby błogosławić wszystkich jak popadnie, i dlatego Duch Święty na razie wstrzymuje swoją prawdę. Nie uważam, że takie podejście to jest olbrzymi kwas, jaki dostaje się do umysłów niestety wielu, nawet wysoko postawionych katolików. Ale teraz wracam do fundamentu. Dlaczego jestem świadomym katolikiem? No, między innymi dlatego, że u początku chrześcijaństwa pojawiały się różne klucze interpretacyjne. Także tej tradycji, jaką zostawił Jezus Chrystus przez swoich uczniów i uczniów, uczniów i kolejnych uczniów, uczniów, uczniów. I w pewnym momencie rzeczywiście, jeżeli byśmy nie wierzyli, że działa Duch Święty, to musielibyśmy dojść do przekonania, że pojawiły się takie pytania i takie problemy po wielu latach od zmartwychwstania, że trzeba było wspólnie się naradzić w Duchu Świętym, co by odpowiedział Jezus Chrystus. A wierząc, że działa w Kościele Duch Święty, doszliśmy do takiego przekonania, No, na przykład Sobór Jerozolimski, ten pierwszy. Mniej więcej przełom lat 40. i 50. No, apostołowie zebrali się w świętym mieście, na czele stanął Piotr, żeby podjąć decyzję nie tak, jak nam się wydaje, jak powinno być w związku akurat między innymi z obrzezaniem, ale chcemy się wsłuchać w Ducha Świętego, co On nam mówi, bo wierzymy, że Jezus kieruje Kościołem. No i jak prześledzimy całą historię Kościoła rzymskokatolickiego, to za każdym razem, gdy powstawał jakiś kłopot, trzeba było sformułować jakieś prawdy, wiary, albo rodził się dogmat, to właśnie z tego założenia my wierzymy, że przyszedł teraz taki moment, w którym trzeba jasno odpowiedzieć na pytanie, jak jest. Ponieważ chrześcijanie nam się, przepraszam, ale rozłażą. Jedni uważają, no, wspomnę choćby stwierdzenie Kościoła już kilka wieków po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, czy Matka Boża jest Teotokos, czy nie. To nie było pytanie błahe w stylu, czy zjem na śniadanie jajecznicę, czy dodatkowo sobie ugotuje parówki. Pytanie w związku z Maryją, Teotokos to z greckiego Matka Boga, czy możemy mówić, że ona urodziła Boga, było między innymi związane z tym, czy jest bóstwo Jezusa, który się narodził z Maryi, czy on jeszcze tym Bogiem nie był, czy urodził się jako człowiek, a później Bóg zesłał na niego to bóstwo, niejako adoptował tego Jezusa z Nazaretu urodzonego w Betlejem. Mówię w wielkim skrócie, tak do końca się a propos tej prawdy wiary do tego odcinka nie przygotowałem, najwyżej innym razem to opowiadam. No i biskupi, którzy byli następcami apostołów, wierząc, że działa Duch Święty, prosili Bożego Ducha, żeby pomógł im odpowiedzieć. Możemy mówić do Maryi Teotokos, czy nie? Bo jeżeli tak,
to to oznacza, że rzeczywiście ona narodziła Syna Bożego i Syna Człowieczego. To był jedna osoba, która była i Bogiem, i człowiekiem od momentu poczęcia. No i w Efezie tak Duch Święty podszepnął do następców apostołów, że ta prawda wiary zaczęła już oficjalnie funkcjonować w Kościele. To było tak ważne. I gdy prześledzę całą historię Kościoła rzymskokatolickiego, to za każdym razem, jak te dogmaty powstawały, to był wynik na przykład działania jakiejś herezji i trzeba było się zebrać i powiedzieć, no, jeżeli tego nie powstrzymamy, to będziemy mieć 50 kościołów, a przecież Bóg nie chce do tego dopuścić. No i na przykład wtedy, kiedy protestanci przestali wierzyć, tak jak katolicy, że chleb żywy to jest Eucharystia, że jak kończy się msza święta, to Pan Jezus nie wychodzi z tego pieczywa, że możemy już ten chleb rzucić gęsiom, jak to robią protestanci po skończonym nabożeństwie, wierząc inaczej w chleb żywy niż my. Oni inaczej interpretują ten choćby szósty rozdział Ewangelii według świętego Jana niż my. No ale jestem katolikiem i interpretuję choćby ten rozdział z punktu widzenia katolickiego. Gdybym tak nie robił, no to po co byłbym katolikiem? To albo jeżeli ktoś nie jest świadomy swojego katolicyzmu, to albo ma kiepską wiedzę, albo rzeczywiście, jeżeli ma mnóstwo pytań i wątpliwości, to je nie rozwiązuje, tylko stwierdza, a to jest za trudne, pewnie sobie to biskupi wymyślili, to znaczy, że to już nie jest katolickie myślenie. Albo przesiąga tym dzisiejszym protestantyzmem i zaczyna właściwie negować tak w osobistej duchowości ten dogmat, tę prawdę wiary, ale no nie będę o tym za bardzo mówił, żeby nikt mnie oficjalnie nie wyrzucił z tego kościoła, ale będę próbował mieszać swoimi wątpliwościami. No, przypomnę, że Sobór Trydencki pojawił się między innymi właśnie z powodu pojawienia protestantyzmu i my wierzymy, że Duch Święty w Kościele katolickim tak, a nie inaczej powiedział. No, gdybym w to nie wierzył, to bym wszystko musiał podważyć. Wszystko. To znaczy musiałbym nawet dojść do wniosku, że tak naprawdę chyba nie było Jezusa, który był Bogiem, tylko się wydawało tym ludziom, że On był Synem Bożym. Bo jeżeli ten Syn Boży obiecał Ducha Świętego i ten Duch Święty nie powstrzymał przed kłamstwami, głupotami i herezjami w Kościele, to znaczy, że to była czcza obietnica złożona w Wieczerniku Apostołom. Ale my wierzymy, że ten Duch Święty cały czas ten Kościół trzyma. Że te podziały, które się zrodziły po drodze, były wynikiem tego, że ktoś powiedział, ja nie myślę już po katolicku. Ja uważam, że było inaczej. No dobrze, masz prawo uważać inaczej, ale ja uważam inaczej. I dlatego twierdzę, że fałszywy ekumenizm pojawia się wtedy, kiedy ja albo się wstydzę swojego katolicyzmu, albo go nie rozumiem i go odrzucam, albo go tak głoszę, że z tego katolicyzmu powstaje 1/10 katolickiej wiary. Albo sam przesiąkam jakimś innym myśleniem. To jest fałszywy ekumenizm. Prawdziwy ekumenizm polega na tym, że mi zależy na jedności między chrześcijanami, aby byli jedno. Przecież modlitwa arcykapłańska z Ewangelii według świętego Jana o tym mówi. Ale jednocześnie nie zrzucam z siebie tożsamości katolickiej. Co prawda, są pewne rzeczy, które są wynikiem historii i z nich możemy zrezygnować, ale są pewne prawdy wiary, z których zrezygnować nie możemy. No, pisałem magisterkę trochę ekumeniczną z encykliki Ut Unum Sint papieża świętego Jana Pawła II. I między innymi w tej encyklice papież przypominał, że my wierzymy, że urząd Piotrowy jest między innymi efektem, bo to jest sprawa dosyć złożona, takiego katolickiego interpretowania 16 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Chyba dobrze tak z pamięci teraz wydobywam z mojej głowy. Mam nadzieję, że dobrze, a nie źle. Gdzie Pan Jezus mówi do świętego Piotra, ty będziesz skałą, ty będziesz opoką. Oczywiście to nie jest jedyny fragment, z którego my dzisiaj wierzymy, że urząd Piotrowy, urząd papieski, to jest kontynuacja tamtego powołania Piotrowego. O tym, jak będziecie chcieli, to mogę nagrać osobny odcinek, w końcu jestem magistrem akurat z tej działki. No i chrześcijanie przez długi czas wspólnie wierzyli, że każdy biskup Rzymu, kolejny następca,
tego biskupa i jest następcą jednocześnie świętego Piotra, ja dodam jeszcze i świętego Pawła. Natomiast jeżeli bym zrezygnował z katolickiego patrzenia, to bym podważył w ogóle instytucję papieską. Jeżeli dzisiaj w Kościele czasami chce się odrzucić to katolickie spojrzenie na doktrynę katolicką, to tak naprawdę podważa się podwaliny nawet papiestwa. No bo jeżeli ja mam zacząć teraz myśleć nie jak katolik, jeżeli na przykład mam posłuchać rzeczywiście dykasterii, która mówi mi albo podpowiada, że mogę udzielić Komunii Świętej wszystkim osobom, niezależnie w jakich związkach żyją. Jeżeli przecież nie mogę im udzielić rozgrzeszenia, czyli żyją w grzechu śmiertelnym, więc nie mogę im dać Komunii Świętej. No to jest logiczne, to jest myślenie katolickie. Ale jeżeli ktoś mi teraz mówi, ale to katolickie spojrzenie już nie obowiązuje, to dlaczego obowiązuje katolickie spojrzenie na prymat Piotrowy? Dlaczego jedno neguje, a drugiego nie? Z tego samego źródła wynika autorytet papieski i dogmaty prawdy wiary, w które my wierzymy. Dlatego papież jest instytucją, która chroni te dogmaty i prawdy wiary, która ma chronić czystość i przekaz doktryny katolickiej, bo jeżeli się ją podważy, obojętnie w jakim punkcie, to tak naprawdę wszystko inne już można podważyć. Dlatego ta walka, jaka odbywa się dzisiaj w Kościele, jest tak ważna. Mam nadzieję, że to rozumiecie. No więc, tak podsumowując, to spojrzenie katolickie, uważam, jednocześnie wykształciło najpiękniejszą cywilizację, jaką zna historia świata. Ale ta cywilizacja dzisiaj upada w wielu rejonach świata, zaczyna się wstydzić swoich fundamentów chrześcijańskich i katolickich. No trudno. Gorzej, że wielu księży, wielu zakonników nie przesiąknęło w seminariach tym katolicyzmem. A jest to już kłopot bardzo poważny i o wiele szerszy niż jestem w stanie to w tym odcinku powiedzieć. Pewnie też się kiedyś tym problemem w innym filmiku zajmę. I to, że z seminariów czasami nie wychodzimy z tym katolicyzmem, to jest coś przerażającego. To jest trochę tak, jak ktoś opuszcza rodzinę i wiąże się już z mężem, żoną, ale odcina się od swoich korzeni, albo się wstydzi tej rodziny, jakby patrzyło na jej patologię, a nie na to, ile dobra z tej rodziny wynosi. Czasami mam wrażenie, że w wielu przypadkach, przez wiele dekad, seminaria opuszczało się nie w myśleniu katolickim i dlatego mamy taki bajzel, a nie inny. I dlatego nawet wielu internetowych kaznodziejów niejednemu katolikowi wątpiącemu miesza w głowie, bo przesiąknięci niekatolickim spojrzeniem zaczynają to spojrzenie wkładać do głów tych, którzy słuchają internetowych katechez. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne. No naprawdę. Dlatego módlmy się, żeby Duch Święty uratował ten Kościół. Pamiętacie, jak Benedykt XVI przyznał się, nie przyznał się, tylko powiedział, że były takie seminaria, gdzie jak studiowano bardziej Ratzingera, no to tych kleryków ośmieszano. Tam, gdzie studiowano dogmatykę ducha liturgii Ratzingera, myśli Benedykta XVI, tam mówiono, zwariowaliście. Tak jest do dzisiaj. Naprawdę w Kościele powoli zrobiło się tak, że jak myślenie masz bardziej liberalne, takie otwarte, no to czeka ciebie promocja. A jak masz myślenie konserwatywne, no to nie spodziewaj się, że ktoś ci da jakąkolwiek nagrodę. No mam nadzieję, że i tę drogę Duch Święty powstrzyma, ale to już jest choroba, która przetacza się przez Kościół od paru dekad. Więc na przykład jak chcesz być dzisiaj biskupem, to nie możesz myśleć tak, jak ja ci to mówiłem w dzisiejszym odcinku. Więc jeżeli słuchał mnie jakiś kleryk albo ksiądz i ma marzenia o mitrze, to niech nie myśli tak, jak ja powiedziałem. Ale ja uważam, jadę dzisiaj hardcore, że jak będziesz myślał, tak jak ja to mówiłem w dzisiejszym odcinku, to będziesz szedł duchem katolickim, o którego Duch Święty się na pewno upomni. Niech was Pan Bóg błogosławi. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.